Dzień dobry kochani, oto część mnie i moje śniadanie. Zrobiłam sobie dzisiaj bowla w wersji bałaganiarskiej, więc nawet nie zbliżam. Taki sam jak w zeszłym tygodniu, zapraszam. Do tego białkowa granola, białkowe muesli i kokos oraz kawa. Według mojej nowej receptury. To wszystko było w foodbooku. Niedawno wstałam, słuchajcie, jest 11. Dzisiaj mamy zielone świątki, jest wolne, więc zabieram się za to. Moi drodzy, jeżeli nigdy nie robiliście smoothie bowla z bananów, owoców leśnych, masła orzechowego, cynamonu i wanilii, to rozkazuję wam. Zróbcie go. Zróbcie je. Jest to tak przepyszne, że nie wiem, kiedy mi się znudzi. A przy okazji moje kwiatki, które kupiłam tydzień temu, nadal się trzymają i dotrzymują mi towarzystwa w ten piękny poranek. Piękny ziemniak w... Co się nazywa? Pasta? Pasta. Twój jest fajniejszy, bo jest z awokado. Ale dam ci spróbować. Jak mam tak głowę do góry, to tak dziwnie mam jasny nos. Może się jakoś odsunę? No tak, to pas mówić. Dobra, trudno. Słuchajcie, będę po raz pierwszy robiła popcorn sama, na gazie. Myślałam o kupieniu maszynki do popcornu, podobno jest super, niestety bez oleju. Ale nie ma nic złego w oleju, więc mam tutaj kukurydzę i użyłam jakiegoś instruktażu z internetu. I miejmy nadzieję, że wyjdzie. Dodam oczywiście płatki drożdżowe, które mi się kończą, nieco zrobię z życiem. I chyba dorzucę odrobinę pieprzu cayenne, na pewno tonę papryki wędzonej. I nie wiem, czy mam paprykę, o, wezmę chyba paprykę ostrą, zamiast pieprzu cayenne, bo z pieprzem cayenne to nic nie wiadomo. No oczywiście sól, ale jestem mega podekscytowana. A w ogóle to właśnie wróciłam z jogi. Wcześniej byłam na ziemniaku, który miał być czymś innym, ale to w ogóle jest długa historia. Ale spędziłam bardzo miłe popołudnie, a teraz czas na film. Chciałam powiedzieć, że właśnie z szafki spadła mi deska i potukła mi wino i zrobiła syf. Pozdro. Kochani, popcorn gotowy. Mam tutaj płatki drożdżowe, paprykę wędzoną, paprykę ostrą, sól, jest pycha. Teraz się mogę do was odezwać, już się trochę uspokoiłam, więc tak, w mojej kuchni był totalny syf, bo wszystko... bo kieszek się roztrzaskał, wino było wszędzie. Dobrze, że nie posprzątałam mieszkania. Generalnie przed wyjściem wysprzątałam wszystko, oprócz podłóg. I to był znak. Bo stwierdziłam, że muszę się w końcu wziąć za porządne sprzątanie i zmotywowałam się do tego. Ale zostawiłam sobie podłogi, bo nie zdążyłam ich umyć i słuchajcie, wyszło na dobre. A to jest najlepszy popcorn na ziemi. Jest mega ostry, mega słony, idealny. Idealnie serowy dzięki płatkom drożdżowym, z których naprawdę już prawie nie mam, co mnie dobija. I dałam też wegańskie masło. Szaleje, jest 21 coś. Oglądam Sutsu. Dzisiaj są zielone świątki, jak mówię, w końcu święto, więc spędzam sobie zarąbisty wieczór. Jutro mam wolne, jutro nagrywam, montuję, kończę sprzątanie. I może w końcu, nie wiem, poczytam, bo póki co idzie mi słabo. Miałam czytać tą książkę w miesiącu, jestem jedną do tyłu cały czas, a teraz nawet półtorej, więc kończę Sapiensa, zabieram się za wege, dietę Iwony Kibil. Także trzymajcie za mnie kciuki, że mi się uda skończyć w tym tygodniu. Witajcie! Słuchajcie, jestem taka zmachana, aż mi się trzęsie ręka, bo właśnie skończyłam myć podłogi. I naprawdę jestem zmęczona. Wstałam dzisiaj, jest wtorek, to jest mój dzień wolny. Naszykowałam się, jak widać, umyłam włosy, wysuszyłam włosy. Dajcie znać, czy jest wśród was, są wśród was osoby, które nie cierpią myć włosów tak samo jak ja. Nienawidzę tego, a potem jeszcze suszenie ich. No cóż, jeszcze nie umiem suszyć włosów i wyglądają jak siano. W każdym razie nagram dla was film. Poszłam do sklepu, posprzątałam w mieszkaniu. Teraz będę jadła śniadanko i montowała film. Jest przepięknie na dworze, aż chciałabym coś porobić. Ale obowiązki przede wszystkim. Kochani, definicja szczęścia, czyli to samo co wczoraj. Moja kawa wygląda dziwnie, bo to jest mieszanka mleka ryżowego i owsianego. Ale jest przepyszna, smoothie bowl, gęsty, owocowy, ale z masłem orzechowym. Do tego proteinowe muesli, kokos, cynamon. Cudowne. Robię domowy hummus z białej fasoli. Klasyczny,
uwaga, twist jest taki, że dodałam curry jako główną przyprawę, a tak to oczywiście tahini, sok z cytryny, czosnek, sól i pieprz. O mój Boże, czy wy to widzicie? To jest chyba najbardziej idealna konsystencja w moim życiu. A tutaj się kryje batat, bo to będzie super bowl. Jestem też mega podekscytowana, bo po raz pierwszy testuję mój sprzęt do gotowania ryżu, ale można w nim robić milion innych rzeczy. Minęło strasznie dużo czasu, odkąd go dostałam i aż mi wstyd, ale jestem tak szczęśliwa. Gotuję w nim kaszę gryczaną, dodałam liść laurowy, ziele angielskie i sól i zobaczymy, czy wyjdzie. Także trzymajcie kciuki. Udało się, słuchajcie, ugotowałam kaszę gryczaną. W ogóle zrobiłam sobie prep jedzenia na najbliższy tydzień, bo jestem szalona. Oglądam sobie w tle vloga Zoe, ponieważ muszę mieć coś w tle. A teraz stwierdzam, że muszę w końcu usiąść do nauki, bo zrobiłam wszystkie, pokroiłam wszystko, co miałam w lodówce, żeby naszykować sobie obiad na najbliższe kilka dni i już dość. A teraz pokażę wam moje cudo. Uwaga. Wygląda to w ten sposób, już przemieszane, także git. Mówiłam wam w zeszłym tygodniu, że zapomniałam z domu pudru, który nakładam zazwyczaj na podkład każdego dnia, kiedy się maluję. I byłam dosyć przerażona, jak to będzie wyglądało, ale powiem wam szczerze, że ja nie widzę teraz różnicy. I pokazywałam wam też w zeszłym tygodniu paczkę z Fridge i zaczęłam testować podkład. Znaczy to się nazywa nawilżający krem wyrównujący koloryt skóry FF Fabulous Face do każdego typu cery i to jest, oni mają dwa rodzaje, dwa odcienie. Ja mam ten ciemniejszy, przemiedzą ten ciemniejszy, mi się wydaje, że to on. I powiem wam, że zaczęłam go stosować codziennie zamiast podkładu. Prawdą jest, że moja cera też ostatnio jest całkiem po mojej stronie i wygląda całkiem nieźle, także nie potrzebuję zbyt dużo krycia, ale mam na sobie tylko i wyłącznie ten produkt, do tego bronzer, nic więcej, jeszcze oczywiście korektor, bronzer, nic więcej, moja skóra się nie świeci, jest koloryt skóry jest idealnie wyrównany, plus w ogóle ja uwielbiam stosowanie kosmetyków Fridge, bo dla mnie mają one, wydają się one tak eleganckie i tak, nie wiem czy to wynika też z zapachu, na przykład krem, którego używam na dzień, właśnie z Fridge, jest to krem różany i daje on taką nutkę luksusu do naszej pielęgnacji, też może przez to, że to jest, że to są produkty takie chłodne, ale właśnie, że te zapachy są takie eleganckie, ja mam wrażenie, że każde nałożenie produktu to jest taki swego rodzaju rytuał, jakbym robiła sobie jakiś zabieg i nawet właśnie w przypadku tego podkładu robię dosłownie dwie pompki, czasami 2,5 pompki i to starcza mi na całą twarz, nakładam to pędzlem, może na przykład, czekajcie, co jutro jest, jutro idę do szkoły, jest rano, ale może uda mi się przed pójściem do szkoły postawić tutaj aparat i się umalować, pokażę wam jak to wygląda, bo użyłam w sumie 5 produktów na krzyż i nie sądziłam, że mogę sobie poradzić bez produktu żadnego matującego, słuchajcie, ręka mi odpada po tych moich ostatnich jogach. Po wszystkich workoutach, to już jestem, tak, mam takie zakwasy, że już nie jestem w stanie utrzymać aparatu. W każdym razie jest przepiękny dzień, byłam na małym spacerze, zrobiłam ten wielki meal prep. Teraz siadam do nauki, pieką się bataty i niedługo będę sobie robiła też obiad, ale najpierw muszę sobie zobaczyć te wszystkie papiery. Czekają na przejrzenie. Ja dzisiaj, zainspirowana wczorajszym ziemniakiem, zrobiłam bardziej kreatywnego bowla. Mam tutaj pieczonego batata, gotowane brokuły z orzechami, mam awokado, kasza gryczana, którą gotowałam, do tego tofu, oliwki, mam sałatkę z dressingiem klasycznym francuskim, winegrę, do tego burak i nasiona konopi, mówiłam batat i hummus, także dzisiaj nie robię wielkiego chlebu na talerzu. Tylko mam wersję taką bardziej składającą się z różnych małych części. Wiecie co jest najlepsze? Że mogę wam zdradzić co właśnie zrobiłam. Kupiłam sobie BlaBlaCara na czwartek, teraz jest wtorek i jadę na weekend zaskoczyć moją mamę na dzień mamy. Chodziłam z tym przez ostatnie kilka dni i stwierdziłam, że raz się żyje i trzeba obchodzić dzień mamy i jestem tak blisko, że chcę zrobić jej niespodziankę. Mega się cieszę, nie będę miała posiłki. I znowu jest blurry. Chyba dzisiaj się do was jeszcze nie odzywałam, ale taką na sobie tę samą sukienkę. Well, trudno. W każdym razie
przydarzyło mi się coś dziwnego, bo wczoraj się ekscytowałam moim przejazdem z BlaBlaCarem i nagle samochód, który był zapełniony łącznie 4 osobami ze mną, miał tylko moją rezerwację, więc trochę się stykałam i stwierdziłam, że to jest trochę dziwne i przełożyłam sobie wyjazd na piątek na 13. Także teraz wróciłam z zajęć, dochodzi czwarta, szykuję sobie obiad, najpierw jeszcze trochę się pouczę, jem i lecę na jogę. Wczorajszy meal prep jest zbawienny, bo teraz sobie wszystko wyłożyłam na blachę. Powiedzieliście, żebym nie kupowała folii. Nie kupowałam folii, tylko ona tutaj była już w mieszkaniu, więc teraz kupiłam papier, także bardziej eko. I wrzucam całość do podgrzania, do piekarnika i zrobię sobie znowu takiego bowla jak wczoraj. Możecie uznać, że jestem chorą weganką i przesadzam, ale właśnie oglądam sobie vloga Zoe, która bawi się swoim psem i patrzy sobie na słodkie krówki, przy czym... Oh. Ja rozumiem, że znaczna większość społeczeństwa nie jest na diecie roślinnej, ale nadal nie mogę zrozumieć, że patrzy sobie na krowy na polanie, po czym idzie zjeść sobie sałatkę z kurczakiem. I z jednej strony mam tę fazę agresji za sobą i na każdego przyjdzie czas, ale patrzę na taką Zoe, która ma miliony, miliony, miliony ludzi, na których ma ona tak bezpośredni wpływ i nie potrafi dostrzec tego schematu, który właśnie prezentuje. Mówię to, wali mi serce i cała się trzęsę. To jest naprawdę temat, który mnie rusza i który mnie boli i którego nie rozumiem. I dużo osób też się czepia youtuberów, jest dużo wegan, którzy są właśnie wegańską policją i atakują ją, ale kurczę, czasami naprawdę też mi łapie taka frustracja. Powtórka z wczoraj, czyli bowl z raju na moim talerzu. Trochę to nie ma sensu, co mówię. W każdym razie wygląda to moim zdaniem przepięknie i to samo będę jadła też jutro. Bardzo mi to smakuje. Ten hummus jest genialny. Postaram się dla Was udoskonalić przepis. Obiecałam Wam małe get ready with me, więc postaram się jakoś szybko pokazać Wam mój codzienny makijaż. Zrobiłam sobie kawę, słuchajcie, jestem taka zaspana. Dopiero co się obudziłam, także nakładam sobie krem pod oczy. Nazywa się Coffee Eye. O Boże, jak to jest, słuchajcie, zabawne. Jakbyśmy to po hiszpańsku wymawiali, to Coffee Eye znaczyłoby jest kawa. Ale jest to oczywiście... nie jest to hiszpański produkt. Jest to krem z marki Fridge. I miejmy nadzieję, że zadziała pod moje oczy jak kawa. To jest wspaniałe, bo jest on tak przyjemnie chłodny. Nie stosuję go od bardzo niedawna, ale jest to idealna pobudka właśnie dla moich worów pod oczami. Ja już nigdy nie miałam jakichś szczególnych worów pod oczami, ale na pewno jest to bardzo odświeżające i od razu się czuję lepiej. Jeszcze w dodatku z małą kawką. Dobra, nakładam teraz krem. Krem jest też z Fridge'a, zresztą pokazywałam Wam, kiedy dostałam tę paczkę ostatnio. I jest to Face the Cream, krem na dzień i na noc. Z tego co wiem, oni w ogóle zmienili teraz opakowanie i już nie jest ono dostępne w takim słoiczku ze szpatułką, tylko w normalnym takim opakowaniu, gdzie nie musimy wchodzić kontakt jakby z produktem, nie chcemy grzebać. Także myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, to po pierwsze. Po drugie, ja tego kremu naprawdę używam codziennie rano i jestem nim zachwycona. Też Wam chyba wspominałam, ale właśnie Fridge to jest polska marka. Są kosmetyki naprawdę świetnej jakości i ja już je nazywam taką górną półką. Przede wszystkim są to kosmetyki świeże, robione z wysokiej jakości składników. Po drugie, są one do przechowywania w lodówce. W końcu cała nazwa Fridge, także są wyjątkowe. Na początku wydawało mi się to strasznie dziwne, ale teraz się przyzwyczaiłam i naprawdę nałożenie takiego zimnego kremu to jest coś wspaniałego. I tak mówiłam, z jednym Face the Cream, Face the Cream, Cream, różany krem do twarzy. Wrzucę Wam link. Oczywiście chwilę czekam, żeby on się wchłonął, ale to dosłownie naprawdę mija sekunda. I nakładam mój lekki podkład i to jest
nawilżający krem wyrównujący koloryt skóry Fabulous Face. To jest mój w ogóle ulubieniec Maya. Także tak samo nakładam sobie, powiedzmy, jedną, może maksymalnie dwie pompki, bo on ma coś takiego, że on się dopasowuje do twojego naturalnego koloru skóry. Ja mam ten, nie wiem co to jest, słuchajcie. Ja mam FF1. Wydawało mi się, że miałam ten ciemniejszy, ale to jest chyba najsilniejszy, nie jestem pewna, zostaje wam link. No to jest FF1 na opakowaniu. Nakładam go moim pędzlem z Eco Tools i tak jak mówię, niepotrzebny jest puder, bo zrobiłam całą panikę, że nie mam pudru, po czym użyłam tego produktu i naprawdę skóra była pięknie rozświetlona. I nie potrzebowała żadnego pudru matującego, co było dla mnie ogromnym szokiem. Ale to dzięki temu ona mogła oddychać i w ogóle miałam wrażenie właśnie, że muszę sobie wtedy trochę dołożyć. Się zagapiłam. Co ja mówię? Że mogła oddychać i ja też właśnie mi się wydaje, że jak jest ten upał, to po prostu przyjemniej jest mieć jednak mniej tych warstw na twarzy. W każdym razie tak jak widzicie, wygląda to przepięknie, mega naturalne wykończenie, w ogóle się nie zostają żadne smugi ani nic i dopasowuje się do mojego odcienia skóry, plus też pięknie pachnie. No i Boże, bardzo ważna rzecz, podstawowa rzecz, ale też możecie się tego spodziewać po mnie, że u mnie to jest, jeżeli ja o czymś mówię, to wiadomo, że produkt jest wegański, ale oczywiście Cosmetic Fridge są cruelty free. Mają bardzo wiele wegańskich produktów. Te wszystkie, które tutaj mam, są wegańskie. Co znajdziecie też na stronie, także to jest wielka zaleta. Korektor z Bella sprzed lat. Mówiłam, że są wegańskie, że są cruelty free. I jest to polska marka, ja jestem zwolenniczką wspierania naszych rodzimych firm, także polecam wam, bo tych dwóch produktów, czyli kremu i tego, powiedzmy, podkładu, używam codziennie, naprawdę codziennie i uwielbiam, a stwierdzam, że krem do twarzy jest niepotrzebny. Strasznie się ociągam, słuchajcie, jest 8:00, a ja muszę wyjść na 8:30, także tylko teraz nakładam bronzer, to jest mój bronzer z, słuchajcie, firma nazywa się Makeup Gallery, ja go kupiłam w Poundlandzie w Edynburgu 50 lat temu. Pamiętam, że sprawdzałam potem, że on jest cruelty free, ale to jest taki totalny shit, tylko że problem, to nie jest problem. Sprawa jest taka, że on ma tak super odcień, że ja go naprawdę bardzo lubię stosować, pomimo że prawdopodobnie jakość jest, pozostawia wiele do życzenia. Mój klasyczny make-up na szybko, czyli bronzer w załamanie, bronzer na powiekę. O, cudownie. I zostały mi dwie rzeczy, czyli rzęsy i kredka do oczu. O Boże, co ja jestem tak zapana. Rzęsy i nie kredka do oczu, tylko kredka do brwi i nie mogę jej znaleźć. Jakby z jej. Serio nie wziąłem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak opowiadałam, że nienawidzę malować rzęs. Też czasem nie umiem ich umalować. W sensie robię. Dobra, nie wiem, czy robię to samo, ale na przykład moje rzęsy są czasami dwa razy krótsze, mimo że maluję tym samym tuszem. Tą samą ręką. Słuchajcie, nie mam tego. Autentycznie jest jakaś porażka. Normalnie nie mam tej kredki. Co ja zrobię z kredki? Czemu ja zawsze muszę, słuchajcie, coś
zgubić. Madre mia. Wiecie, co jest najlepsze? Że ja nie mam nic innego do tego bliżu. No trudno. Tak to czasem bywa, kochani, że gubicie jakiś produkt do makijażu. Trzeba sobie jakoś radzić. Przeczeszę je w takim razie. I trudno. Dzień naturalnych brwi. A może zaraz znajdę, zresztą nieważne. Ja muszę lecieć, bo kawa nie wypita. Nie, no żartuję. Ja lecę się ubrać. Lecę do szkoły, w ogóle jest bardzo ładnie. I podlinkuję wam wszystko, co używałam, o ile znajdę. Także zapraszam was do opisu i miłego dnia. Nazywam się przy obiedzie i chciałabym pokazać wam, jakiej wielkości jest moja miska. Pokazuję ją wam zawsze w zbliżeniu, a te, którzy nie widzieli, jak już pokazywałam, jaka jest duża. To właśnie tak to wygląda. I ten sam bowl co wczoraj, tylko nie miałam brokuła, ale mam o wiele więcej kaszy, o wiele więcej hummusu. Tam w tle jest moja walizka, bo już się praktycznie spakowałam, także jestem mega podekscytowana. Jutro o 13:00, ale trzymajcie kciuki, że przeżyłam bo blakarze, a ja lecę do Sudsów. Adios! A na deser lody czekoladowe i herbata ziołowa. Ostatni wieczór, jutro o tej porze będę w domu. Kochani, muszę wychodzić i powinnam tak naprawdę zajmować się organizacją, ale odzywam się na chwilę, zaraz lecę na mojego blablakara. Jestem tak zestresowana, muszę ze mnie śmiać, ale trochę za bardzo to wszystko przeżywam, plus też sama niespodzianka jest stresująca. No, ciężko mi się oddycha, postaram się wyglądać jak najbardziej niepozornie i brzydko. Czarny t-shirt, leginsy, trampki, związane włosy, brak makijażu, sweter i jedziemy. Trzymajcie kciuki, może uda mi się cokolwiek tam nagrać z niespodzianki, na przykład zaskakiwania Kuby, bo nie wie absolutnie nikt oprócz Julki. No i osób tutaj w Berlinie, ale wiadomo. W każdym razie, aż nawet boję się o tym teraz do was mówić, bo za chwilę muszę zadzwonić do mamy i ją wkręcić, że idę się spotkać ze znajomym i muszę uważać na słowa. W każdym razie, bo to jest mucha, może ją wypuszczę zanim wyjdę. A tak. Kochani, wysiadłam, żyję, ile to zaskoczyć mamy, bo jest tylko ona jest w domu. Tak wygląda moje śniadanie w domu, a teraz pokażę wam, co zrobiłam dla moich domowników. Dzień mamy zasługuje na specjalną owsiankę ze specjalnymi dodatkami i soczek grejpfrutowo-pomarańczu. Przy okazji mamy też dzień brata. Możesz się przywitać. Pomachaj. Kochani, słuchajcie, nie mogę w to uwierzyć, ale Miamiko przysłało mi matę. Myślałam o tej macie dosłownie wczoraj. Mówię, kurczę, muszę sobie ją zamówić. Przyjechałam do domu i mata była u mnie. Paczka przywieziona, odebrana przez moich rodziców. Po prostu jestem mega szczęśliwa. A tu mamy... Dzień dobry, proszę podejść. No cześć. Może kropek wątrzek... Jezus, wstyd. Odzywam się na sekundę dosłownie. My lecimy na obiad z okazji dnia mamy z moimi dziadkami do Tel Awiwu. Jestem mega, mega podekscytowana, bo to jest restauracja warszawska, wegańska, z kuchnią izraelską, którą uwielbiam. I po raz pierwszy idę do łódzkiej filii. Nie zabieram aparatu, spędzam czas z rodziną. Może jakieś zdjęcie się pojawi, no wrzucę na Instagrama jakieś story z mojego jedzenia. Także nie siadę do was jakoś pod wieczór albo jutro. Ale tak jak u mnie, rozdzielam czas z rodziną. Chciałam wam pokazać mój strój, ale mam straszny bałagan w pokoju, więc nie chcę się pokazywać przed lustrem. Ale słuchajcie, wróciłam właśnie, wróciliśmy i... Czekajcie, już zmienię miejsce. Wróciliśmy właśnie z obiadu w Tel Awiwie. Było bardzo smacznie, szczególnie hummusy i przystawki. No i główne były dobre, ale nie powaliły mnie jakoś szczególnie, więc szłabym tam konkretnie na hummus. I słuchajcie, kupiliśmy sobie ciasta na wyrost z Little Cakes. I była tam promocja z lodami. Spróbowałam tak przepysznych ich domowych lodów, mango z kokosem, coś pysznego. I solony karmel. I one są wszystkie domowe, bez cukru i wegańskie, także polecam. Wzięliśmy sobie też ciasto, wziąłam sobie Bounty, a moja rodzinka coś tam innego. W każdym razie jestem teraz przez sekundę sama, ponieważ mama pojechała odwieźć mojego brata. Także dlatego się do was odzywam. Pokażę wam może ciacho. Pokażę wam kropka. W ogóle mamy tyle pięknych kwiatów. Tutaj jedne kwiaty, które moja mama kupiła. Mama jest fanką. Posiadanie kwiatów w domu i zgadzam się z tym. I tak samo te. Po prostu to akurat te są od nas na dzień mamy, ode mnie od Kuby. I to Bounty wygląda po prostu przepięknie. Tutaj mam już naszykowany zestaw do robienia kawki, herbatki, jakichś drinów.
Także szalejemy. A to wygląda prześlicznie. Jak zawsze poranny brat. Twoje było ładne, ale zepsułeś. Bez masy. Nie miałam się dzisiaj okazji do was odezwać, ale jadę już na mój transport powrotny, także dziękuję wam za oglądanie kolejnego tygodnia ze mną. Moja niespodzianka udała się. Jedziemy właśnie z mamą i widzimy się za tydzień w kolejnym food vlogu. Pa, pa. Food vlogu, weekly vlogu, pa.